Kolejnym wybitnym hodowcą, którego postać chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jest Stanisław Galica. W tym celu przybywamy do miejscowości Małe Ciche, oddalone o 8 km w linii prostej od Zakopanego. Zakopane rozbudowało się w dnie kotliny zasłoniętej od północnego zachodu wysokim grzbietem Głubałówki, a od południa zboczami Tatr Reglowych na rozległym stożku napływowym Bystrej i łączących się z nim stożkach Cichej Wody i potoku Małołąckiego. Żwirowa równina pochylona ku północy, sucha, lecz zapewniająca łatwy dostęp do płytko położonego lustra wody gruntowej, pocięta korytami bystrych potoków tatrzańskich, stwarzała najlepsze warunki dla osadnictwa. Otaczały ją obszary płaskie, lecz podmokłe lub strome, ale ubogie w lustra wody. Tu w tak trudnych warunkach geograficznych, otoczony bardzo wysokimi górami, mieszka i hoduje gołębie z wielkim zamiłowaniem nasz kolejny gość. Warunki hodowlane w górach są bardzo ekstremalne. Nie możemy ich porównywać z warunkami, w jakich lotują hodowcy w innych rejonach polskich. Gołębie tu muszą być twarde jak stal. I właśnie takie gołębie posiada w gołębniku nasz następny rozmówca. Postać pana Stanisława jest bardzo kolorowa. Mocno przywiązany do tradycji góralskich, o czym może świadczyć jego ubiór, nadaje mu jeszcze większego uroku. Zarówno dom, jak i gołębnik zbudowane są w tradycyjnym zakopiańskim stylu, co w połączeniu z postacią naszego mistrza, wielce związanego z tutejszą kulturą, tworzy swoisty mikroklimat, którego smak chcemy Państwu pokrótce oddać. Zakopane jako wioska góralska weszła do historii już 400 lat temu, a jako miejscowość klimatyczna lat około 100. Nie daje natomiast również samic, zresztą samców również, z młodych, które już tak mają między 2 a 6 dni. To uważam, że to jest też dla nich czyli zgubna pozycja. Najbardziej intensywne karmienie papką. Tak. To przestrzegam i tutaj w takiej pozycji nie daję. No ale teraz, panie Stanisławie, jest do sedna sprawy. No. Chodzi o tą motywację szczególną w metodzie gniazdowej, o czym pan wspomniał, a nie rozwinął pan tego. Rana, no, jakieś takie... Jest to, no chociażby takie no, podkładanie następnego, trzeciego, czasem nawet i czwartego jajka. Aha. Podkładanie, tak... podkładanie młodych, które się klują gdzieś tam, mówię, spod innej pary przerzucę nawet pod te, nie? Jest przy młodych również taka motywacja, że chowam samca i samica karmi sama. Sama na zmianę się, oczywiście samca później już puszcza co jakiś czas, ale nie widzą się. Każdy karmi oddzielnie. Wkładam również czasem tego drugiego młódka do tego jednego. Również, żeby to zmotywować. No, taka tradycyjna na po prostu walka o cele. Również to wkładam jakiegoś intruza. I wtedy właśnie, szczególnie jeżeli ta samica jest sama, wkładam często takiego luźnego samczyka, który szuka wszędzie, gdzie co może i po prostu do takiej samicy on się pcha wtedy na te, ona broni tego młódka, tak. Kiedy ona jest sama. To są właśnie tego typu motywacje. Panie Stanisławie, a czy praktykował Pan w swoich doświadczeniach lotowych metodę półwdowieństwa? To znaczy, żeby jednego z partnerów, powiedzmy, brać z gołębnika na cały tydzień, zostawiać tylko drugiego i ewentualnie przed lotem pokazywać, czy dopiero po locie? Tak, praktykowałem, tak jak wspomniałem tam troszkę, z tym, że drugiego partnera pokazywałem już po locie. Do momentu wsadzenia przykładał samiczkę, ona nie widziała samca. Ona sądziła, że ona jest opiekunką. Do końca. Do końca sama. Mhm. Zresztą samczyk to sama. Natomiast po powrocie z lotu zostawały dzień czy dwa razem. Staram się zrobić parę lotów treningowych we własnym zakresie. Rozpoczynam ich. Pierwszy lot rozpoczynam z odległości gdzieś 20 km. I puszczam gołąbki razem wszystkie. Drugi zwykle z 30 km, z tym, że znowu razem. Natomiast następny lot staram się z tych 30, ale puszczać gołąbki pojedyncze. Różnie się to odbywa przed sezonem. Czasem 3, czasem 4 razy, w zależności od po prostu czasu, czy mam czas na to, czy nie. Ale staram się zawsze takich lotów parę odbyć przed lotami konkursowymi. Przed lotami konkursowymi mamy również dwa loty treningowe z kabiny, w których staram się uczestniczyć koniecznie, bo uważam, że wspólny start jest gołąbką potrzebny, zachowanie się w kabinie, po prostu wylot. Ja lotuję praktycznie wszystkimi gołąbkami młodymi. W czasie sezonu zwykle mamy to 5 lotów konkursowych, z tym, że
Często jest tak, że na ostatni lot nie daje wszystkich gołąbków. Niektóre po prostu, no te, które jakieś tam mam specjalne zamiary z nimi, zostawiam. Ewentualnie takie, które powiedzmy są z wiadomego mi pochodzenia i po których chcę coś w przyszłości uzyskać, a pogoda nie jest pewna, po prostu ich zostawiam dla pewności w domu. Szczepię młode po odsadzeniu od starych do tego gołębnika. I praktycznie młode gołębie do lotów, do okresu przed samymi latami nie dostają nic. Żadnych medykamentów,